jest ten, jakby cały czas wracam do tego, tak, że gry jednak to nie jest tylko story. To, no co nas różni od interaktywnych filmów jako medium, jest to, że my mamy gameplay, tak? I na przykład dla mnie zawsze ten gameplay będzie stał na czele. Oczywiście. To jest dla mnie najważniejsza rzecz. Oczywiście, no ale to też tym stoją gry de facto, no. Jakby mówi się, że tam jest story driven, character driven, że na pierwszym miejscu story. Nie wiem, czy ja się z tym zgadzam do końca, bo zawsze to jest istota gier. Masz gameplay, jesteś tym, możesz chodzić, możesz dokonywać akcji poprzez wciskanie klawiszy albo ruszanie gdzieś tam joystickiem, no, albo mój Boże, to innymi żyje. Rzeczami. To żyje, no. To jest ta pełna interaktywność. Tak, jeszcze jeżeli dodamy do tego VR cały, to jest ta pełna interaktywność i ja się zgadzam z tym, że gameplay powinien być dobrze zrobiony. Bo jak jest źle zrobiony, to ta gra nie daje fanu. Znaczy musi mieć cholernie dobre story, żeby cię ciągnęło to story do... Tak, albo... Wiesz, no tak, gameplay, no wiesz, może gameplay może nie przeszkadzać w tym story, tak jak jest właśnie, w Detroit, nie? To trochę dochodzimy do clue. Interaktywny film. Czy gra, która ma słaby gameplay, ale dobre story, wybroni się bardziej niż gra, która ma dobry gameplay, ale słabe story. Ja jednak postawię tutaj, że ta druga sytuacja jest bezpieczniejsza, że jednak... Wiesz, jaka jest ja odpowiedź? To zależy. Też się tak to zależy. Jakim graczem jesteś. To prawda. Po prostu. Trochę tak. To prawda, ale jednak wychodzimy z medium, które wyszło tym gameplayem. Więc moim zdaniem jeszcze bardzo długo potrwa, zanim pewnie gdzieś może to, że lepsze story i słaby gameplay będzie lepiej widziane niż, że słabe story, lepszy gameplay. Bo no tak jest, no, nie ma się co oszukiwać. No, gry były po to, żeby w nie grać, a nie je słuchać, czytać i tak dalej.